że te psy nie obrażają Boga. Suka ma okres płodny i psy z całej wsi za nią biegają. Ty też możesz współtworzyć z nami medium obywatelskie. Subskrybuj checkpress.pl w serwisie YouTube i obserwuj na Facebooku. Już teraz. Adam Bysiek, dzień dobry. Szanowni Państwo, dziś przed nami kolejny przykład tego szamba wylewającego się ciepłym, gęstym i dużym strumieniem spod ołtarza. Szamba, które wylewa się nie bez przyczyny, bo właśnie dlatego, że takie kreatury moralne jak kapłan, który za chwilę tu wystąpi, a Państwo go posłuchacie i zobaczycie, próbuje edukować na temat miłości, próbuje tłumaczyć, czym jest rodzina. I robi to człowiek, który równolegle w tym samym czasie, w tożsamym okresie należy do mafijnych struktur Kościoła katolickiego, który cały czas tuszuje pedofilię i właściwie sam stawia się ponad prawem, szczególnie gdy łamie to prawo w stosunku do dzieci, a więc de facto dokonuje gwałtu na prawie, które nas wszystkich obowiązuje. Ale jego to nie obchodzi, on woli wyjść na ambonę i umoralniać innych. To ja zapytam, dlaczego tak często, kolego, pilnujesz moralności innych, a nie swojej? Generalnie da się też zamknąć tą doktrynę, tą misję Kościoła katolickiego w trzech prostych słowach. Słucham, rozumiem, pomagam. A więc my też słuchamy, my też pomagamy i też komentujemy. Miłość bez Pana Boga, miłość, która łamie przykazania, niczym się nie różni od takiej scenki na wsi, kiedy suka ma okres płodny i psy z całej wsi za nią biegają. To jest ten poziom, który dzisiaj został nazwany szczęściem, który dziś współczesny człowiek uważa za coś wartościowego. Tylko że te psy nie obrażają Boga, bo takich Pan Bóg stworzył, dając im instynkt. A my, deptając Jego przykazania, obrażamy Go i plujemy na krzyż. Oczywiście po więcej zapraszam Państwa codziennie. Warto subskrybować nasz kanał, a także obserwować właśnie ten profil, po to, by nigdy nic Państwu nie umknęło. Serdecznie i gorąco zapraszam także do czytania codziennie na bieżąco aktualizowanego magazynu checkpress.pl, gdzie nie lękamy się pisać i mówić o faktach. Apelujemy również do Państwa o to, by wspierać naszą inicjatywę, informacje i linki, jak to robić bezpiecznie, w treści opisu każdego posta, w treści każdego opisu na YouTubie, a także pod każdym artykułem w magazynie checkpress.pl. Adam Bysiek, dziękuję za dzisiaj, zapraszam na jutro i gorąco wakacyjnie pozdrawiam Państwa z Sopotu. Do zobaczenia. checkpress.pl. Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.